Mam do ciebie ważne pytanie. Czy jest prawdą, że byłeś związany z córką prezydenta, panią Kingą Dudą? Przepraszam. Słuchaj. Panią Kingą Dudą! Słuchaj, no, nie mogę ci tego powiedzieć, bo muszę, wiesz, muszę dbać o dyskrecję po prostu. Jak tu raz odpowiem, to później będę musiał zawsze odpowiadać. Nie, jak teraz powiesz, to już się nikt nie zapyta, bo to będzie wiadomo. Chodzi o to, co nie. Ci przeszkadzało. Mają za małe mieszkanie. Zła lokalizacja. Tak. Strajkująca teściowa. Nie, nie byliśmy razem. Poczekajcie! Nie byliśmy nigdy razem. Ale widzieli, ale widywano was. Tak. To jest fajna dziewczyna? Tak. Miła? Tak. Poznaliśmy się tak, że przez wspólnego znajomego, to było zaraz, czy generalnie... Ciekawe, kto to może być wspólny znajomy? Czy ma na imię Antoni? Nie, ale... Ale... No generalnie zaraz jak pan Andrzej został prezydentem... Pan Andrzej! Pan Andrzej! Kiedy ty ściuniu dostał ten fotel... Nie, to... Z... Pan Andrzej! To w trakcie wieczoru wyborczego znalazłem ją na... Na Facebooku. Wtedy był jeszcze Facebook. 4 lata temu, jeszcze się korzystało. Kto dzisiaj używa Facebooka? Chyba tylko nieżyjący. I zaczepiłem ją na Facebooku. Kuźwa, tata został prezydentem, a ty... Hej, a co robisz wieczorem? Jestem na przysiędze tatusia. Dokładnie. No i potem trochę pisaliśmy. Ale tutaj ona odpisała? Chyba mnie nie odczepiła. Chyba nie. Czekaj, bo tam jest zaczep i można już odczepić. A. No i później spotkaliśmy się na imprezie znajomego. Znowu. Czyli impreza była poświęcona lotnictwu? I to było zaraz po też jakoś niedługo po tym, jak jej tata został prezydentem. Mhm. No i co? I poszliśmy na imprezę. Ty, ona i 17 borowików. Nie, właśnie. A jechaliście samochodem, który był stuknięty, czy nie? Czy to jeszcze za wcześnie? Nie, ale to było bardzo urocze, bo ona jeszcze kompletnie sobie nie potrafiła z tym radzić i wszyscy znajomi nagrywali cały czas Snapchata, o, jesteś z Kingą, może jacyś ludzie, którzy jej nie znali. Mm-hmm. Więc mówiłem jej, że trzeba stawiać takie granice, nie? Jakby nie znała tego kompletnie i dopiero się tego uczyła. Ale później szliśmy bulwarami i uratowałem ją. Jak? Bo szło dwóch pijanych gości, którzy się przepychali, nagle jeden drugiego odepchnął i ewidentnie tamten leciał na Kingę. I wtedy ja stanąłem, odbiłem go barkiem. Ocaliłeś Polskę.